Nadszedł w końcu ten dzień, kiedy mogę powiedzieć Vlogmas dzień pierwszy. Zapraszam Was do oglądania. Witam się z Wami bardzo serdecznie w pierwszym dniu Vlogmas. I jak widzicie, ja już jestem pomalowana, a jest dopiero godzina 9, czyli jest postęp. Wstałam sobie dzisiaj wcześniej. W sumie to obudził mnie SMS od Daniela, bo Daniel jest w Warszawie. Danielek, jeśli to oglądasz, buziaczki dla Ciebie. I tak jak mówiłam, właśnie się pomalowałam, zaraz Wam pokażę, czego użyłam. Są wszystkie kosmetyki, których użyłam. I oczywiście Zalotka, mój przyjaciel numer jeden. Do rzęs kolor tattoo, jak zwykle. Wszystkie są chyba te same kosmetyki, których używałam. Tutaj mam nowy tusz Max Factor 2000 kalorii. Również go już kiedyś miałam, jest świetny. Serum z Eveline pod tusz. I paletka z W7, ale pomalowałam sobie tylko jednym cieniem. Ruchomą powiekę i to jest ten pierwszy latte. Także tym wykonałam cały mój makijaż. Tutaj jeszcze leży taki kremowy błyszczyk, pomadka, ale jej akurat jeszcze nie używałam. Użyję sobie jak zjem śniadanie. Tutaj są moje kalendarze adwentowe. Ten kupiłam i widzieliście już go na ostatnim vlogu, a o tym powiedzieliście mi Wy i poszłam do Lidla i go kupiłam, także pora otworzyć moje kalendarze. Może zaczniemy od tego z Make Up Revolution. Także pierwsze okienko. Powiem Wam, że jestem ciekawa, co tu jest. Na pewno lakier, tylko chodzi mi o kolor. Oj, widzę, że się będzie ciężko otwierało ten kalendarz. O, jacie, czerwone. Oj, powiem Wam, że strasznie ciężko się je wyciąga. Także ja wyciągnę i dopiero do Was wrócę. I oto pierwsza rzecz z kalendarza adwentowego. Zaraz Wam powiem, co to za numerek. Albo i Wam nie powiem. Jest to taka piękna czerwień. Także idealna na święta. I ciekawe, co będzie jutro. Gdzie jest dwójeczka? Tutaj. Dobrze, także jutro kolejne okienko. Czas na kalendarz adwentowy z Kindera. Czekajcie, tylko znajdę jedynkę. O, jest tutaj. O, proszę. I co tu jest? Kinder czekolada. O, jakie słodki, renifer. Powiem Wam, że w tym kalendarzu z Make Up Revolution mogłyby być takie okienka z czymś takim tutaj do otwierania, bo naprawdę bardzo kiepsko się je otwiera. Jestem przerażona, aż tutaj porwałam. Okropnie jest je otwierać. Pamiętacie, w tamtym roku pokazywałam Wam na Vlogmas, że jest biało, a teraz pada śnieg. A jeszcze mówiłam wczoraj do Daniela, że musi padać śnieg na moim Vlogmas. A na dworze coraz bardziej pada, naprawdę. Dziwne to jest. Dziwne, dziwne. Wczoraj z Danielem byliśmy na takich małych zakupach i kupiliśmy dla synka naszych przyjaciół taki zestaw. Tutaj jest taki samochodzik. To chyba jest straż pożarna. A tutaj jest taki motor i tam jest taki śrubokręt i coś tam jeszcze, że to można odkręcać. Myślę, że to fajny prezent i pokażę Wam, co jeszcze kupiliśmy. I kupiliśmy, wiecie gdzie? Już Wam mówię, w Empiku, taką skarpetę świąteczną z reniferem, bo jak wiecie, ja mam swoją... Czekajcie, zaraz znajdę. Zaraz znajdę, mam. Ja mam swoją taką grającą skarpetę z misiami. Ona jest lepiej wykonana, bo jest taka naprawdę gruba, ale powiem Wam, że ja ją dostałam od swojego brata. Tutaj dostałam paczkę w niej właśnie z Londynu, także nie mam pojęcia, gdzie on ją kupił, ale myślę, że ta też jest przeurocza.
I wiecie co? Chyba przywieszę te skarpety tutaj nad telewizorem. Będzie to nawet fajnie wyglądało, jak możecie zobaczyć. Tylko oczywiście muszę kupić takie haczyki. Dzisiaj pójdę do Pepco, bo tutaj jest taśma teraz dwustronna, więc mogą sobie przylepić. Ale jak tam coś włożymy, to oczywiście to odpadnie. Ale na razie chyba będzie to wyglądało tak. Tutaj prowizorka zawiesiłam drugą i się jakoś trzyma. I zapomniałam Wam powiedzieć, bo dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy nagrywam swoim nowym aparatem. Takim małym, specjalnie do vlogów, które zakupiłam. Ponieważ, jak wiecie, ja nagrywałam lustrzanką i to było strasznie męczące. Nie zawsze mi się chciało ją brać, bo niestety jest bardzo duża. Pokrowiec jest jeszcze większy, także stwierdziłam, że warto kupić coś mniejszego, żeby lepiej nam się nagrywało te vlogi. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled up with cheer. It's the time. Ja właśnie wróciłam z zakupów i powiem Wam, że nie są zbyt duże, bo kupiłam tylko mleko, którego mi brakowało, jakieś takie ciasteczko z czekoladą, mandarynki, tego oczywiście nie ma, to na później. I o tym Wam mówiłam, że na tym chcę zawiesić te skarpety świąteczne, także nie można było kupić pojedynczo, więc wzięłam sobie na zapas. Może jeszcze się przyda na następny rok. Jak widzicie, ja już mam tutaj swój obiad, na deser mam mandarynki i teraz będę czytała sobie książkę. Skończyłam czytać, teraz może pooglądam jakieś filmiki i powiem Wam, że co do jutrzejszego vlogmasa, to będzie on w ciemnościach. Ja wiem, że może nie wiecie, o co mi chodzi, ale już Wam tłumaczę. Jutro mam na godzinę 6 do pracy, także jak wstanę i zacznę Wam nagrywać, będzie ciemno. Wracam o 16 i teraz jest godzina 16 i też już jest ciemno. Także mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. I naprawdę postaram się nagrać jak najwięcej materiału dla Was. Także stwierdziłam, że od razu Was uprzedzę w dzisiejszym vlogu, że kolejny odbędzie się, tak jak mówiłam, w ciemnościach. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale ktoś właśnie od pół godziny postanowił, że zrobi remont o godzinie praktycznie 17. Także pozdrawiam swoich sąsiadów. A teraz, jak widzicie, będę to mocowała tam. Ja chciałam się już z Wami pożegnać. Dzisiejszy dzień dobiega końca. Jutro muszę wstać o 4:30, także stwierdziłam, że zaraz idę się myć i kładę się spać, także widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!